Dzień dobry, Aleksandra Kostrzewska. Witam Państwa bardzo serdecznie na pokładzie TeleExpresu. Jest wtorek, 28 dzień maja. Minęła godzina 17. Zaczynamy. Polacy są nadmiernie, nielegalnie inwigilowani przez służby, a polskie prawo ich przed tym nie chroni, orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Izba uznała, że polskie przepisy dotyczące inwigilacji naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka i prawo obywateli do prywatności. Tragiczny błąd. Tymi słowami izraelski premier Benjamin Netanyahu określił ostatni nalot na miasto Rafah. W jego wyniku wybuchł pożar w obozie dla przesiedleńców, a śmierć poniosło co najmniej 45 osób, w tym 8 dzieci. Były minister zdrowia Adam Niedzielski usłyszał prokuratorski zarzut przekroczenia uprawnień. Chodzi o ujawnienie informacji na portalu X o lekach zażywanych przez jednego z lekarzy. Zbliża się moment, w którym ruszą od lat nieruchome i chyba najsłynniejsze ruchome schody w Polsce. W Krakowie w nocy rozpoczął się montaż nowych. Pierwszy ciąg jest na swoim miejscu, a dzisiejszej nocy zamontowany zostanie drugi. Dziś w Telehicie coś dla mnie, wybaczą Państwo tę prywatę, czyli trochę dobrego polskiego bluesa. Maciej Balcar przez ponad dwie dekady związany był z kultowym zespołem Jam. Z kapelą rozstał się w kwietniu tego roku i rozpoczął kolejny rozdział swojej solowej kariery. Spotkania z artystą nie mógł przegapić Mateusz Jędraś. Piłkarskiego mistrza Polski poznaliśmy w tamtym tygodniu, ale oficjalne zakończenie sezonu odbyło się wczoraj. Za nami gala Ekstraklasy, która wyłoniła najlepszych z najlepszych zakończonego w ubiegły weekend sezonu. Państwu, że i mnie zdarza się zagrać z synkiem w piłkę i zawsze przegrywam i zawsze boli. To tyle w TeleExpresie. Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne już za moment w TVP Info.